Chuck Norris w filmie Człowiek prezydenta. Good morning. Dzień dobry. Bushido. Droga samuraja. Kodeks honorowy, którym wojownicy kierowali się przez całe życie. Samuraj wiedział, że dopiero kiedy przyjdzie mu się zmierzyć ze śmiercią, poddany zostanie ostatecznej próbie. Spotkanie oko w oko ze śmiercią, bez strachu, bez drżenia. Nie szukał jej, lecz godził się na nią. To było spełnienie życiowej wędrówki samuraja. Facet, ale dałeś czadu. Stuart? Mów do mnie, panie profesorze. Tu jest przepięknie. Wszyscy są tacy mili. Brazylijczycy to cudowny naród. Kiedy wygłosisz swoje przemówienie? Jutro rano o 10:00. Potem jadę do szpitala dziecięcego w Rio. Ochrona prezydencka, tutaj nie wolno wjeżdżać. Nikomu nie wolno tu przebywać. Jak tam matka? Uparła się, żeby zmienić wystrój sypialni Lincolna. Dlaczego nigdy mnie nie lubiła? Uważała, że powinnam wyjść za lekarza. Przykro mi, tutaj nie wolno wchodzić. Nie mówić po angielsku. Zajęliśmy pozycję. Zabezpieczyć teren. Mam iść na plażę? Skarbie, czy ty widziałeś, jak ubierają się tutejsze plażowiczki? Ja też cię kocham. O co chodzi? Yes, sir. Tak jest. I'm on my way. Już jadę. To terroryści z Ludowej Armii Wyzwolenia. Żądają 100 milionów dolarów i broni. Chcą obalić rząd brazylijski i zdestabilizować region. Nie obchodzą mnie ich żądania. Zabili już 6 ludzi. Nie negocjujemy z terrorystami. Chodzi też o pańską żonę. Wiem o tym. Dziękuję.
Kiedy? Natychmiast. Pani mąż, zdaję sobie chyba sprawę, że jesteśmy gotowi zginąć za nasze ideały. Nie robi to na mnie wrażenia. Jeśli sądzi pan, że mój mąż podaruje pańskiej bandzie broń, to grubo się pan myli. Jeśli tego nie zrobi, zginie pani. Jesteśmy nad celem. Przygotować się do skoku. Powodzenia. Jeśli usłyszę jeszcze jeden strzał, zginiesz. Kim jesteś? Pokojówka. Nie wiem, kim pan jest, ale wejście miał pan mocne. Jest pan ranny. Umie pani pływać? Tak, to dobrze. Co pan robi? Proszę mnie objąć. Chyba nie będziemy skakać. Owszem. Będzie w wesołym miasteczku. Obiecuję pan. Proszę mnie objąć za szyję. Czy pani mąż bywa zazdrosny?
Miło było poznać. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Kim był ten człowiek, który mnie uratował? Nie mamy pojęcia. Dokąd jedziesz? Do Georgia. Jechać z tobą? Nie tym razem. Wszystko gra? Tak. Wrócę za kilka dni. Cześć, Nevada. Jak leci, piesku? Co za niespodzianka. Witaj, Joshua. Jak się masz, George? Miło cię widzieć. Widzę, że nie próżnowałeś. Pomalowaliśmy dom. Zapraszam na kawę. Słyszałem, że ocaliłeś pierwszą damę. Przypomina mi się moja akcja w Birmie. Ale chyba nie przyjechałeś tu, żeby wspominać dawne czasy. Powiedz, o co chodzi? Skąd wiedziałeś, że już czas? Po prostu miałem przeczucie. Chcesz się wycofać? Chyba tak. A więc musisz znaleźć zastępcę. Tak jak ja znalazłem ciebie. Uwaga! Zgodnie z ustaleniami wywiadu, około 40% narkotyków przemycanych do Stanów to robota kartelu Santiago. Słucham, sierżancie. Skoro znamy lokalizację ich bazy, to nie lepiej ich zbombardować i odlecieć do domu? Urządzili bazę w budynku szkoły podstawowej. Jest tam nauczycielka i 20 dzieci. W czasie akcji nie może zginąć zbyt wielu cywilów. Zbyt wielu, to znaczy ilu? 5, 6? Wystarczy, sierżancie. Pamiętajcie, że przede wszystkim mamy zniszczyć ich bazę. Zrozumiano? Jabłko. Czerwone jabłko. Dwa czerwone jabłka. Bardzo dobrze. Błagam, nie! Na litość boską. Trzeba było myśleć o Bogu, zanim mnie znieważyłeś. Zabić go? Nie. Zostało jeszcze pół wiadra piłek.
Śmigłowiec przyleci po was dokładnie za godzinę. Będę na was czekał. Ruszajcie. Naprzód. Ruszyli. Startuj. Baza jest 3 km na wschód. Dotrzemy tam za 15 minut. Pół godziny akcji, a potem kwadrans na powrót. Są pytania? Tylko jedno. Wyjdziesz za mnie? Chętnie, ale zaręczyłem się już z Dobsonem. Pamiętajcie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Naprzód. Mówisz po angielsku? Zabierz stąd dzieci. Co chcecie zrobić? Rób, co mówię. Bierz dzieci. Mam cię uwolnić? Pewnie tak. Wszystko gotowe? Do dzieła. Wybuchaj! Co jest grane? Teraz zadziała. Wskakujcie! Gdzie Barrows i Dobson? Byli tuż za nami. Co jest? Dwóch ludzi zaginęło. Odpalaj! Zmywamy się stąd. Chodź, dasz radę. Nie mogę czekać, to zbyt ryzykowne. Odlatujemy. Mowy nie ma. Startuj. Ani się basz. To rozkaz.
Staniesz przed sądem. Najpierw się z tobą policzę. Są. Osłaniajcie mnie. Wracaj tu. Slater. Jest ranny. Wycofywać się. Trzymaj się, wszystko będzie dobrze. Widzę, że pan mnie próżnował. Choć sąd rozumie nadzwyczajne okoliczności, w jakich przebiegała akcja i troskę sierżanta Slatera o podległych mu ludzi, fakty są jednoznaczne. Nie wykonał pan rozkazu i dopuścił się przemocy wobec oficera. Wobec powyższego sąd skazuje pana na 7 lat więzienia. Więzienie w Leavenworth, 3 miesiące później. Idzie. Masz papierosa? Nie palę. Ja też nie. Spadaj, Slater. Jak będę chciał. To nie twój interes. Ja tak nie uważam. W porządku. Kumplujesz się z nimi, to i umrzesz razem z nimi. Wszystko gra? Ich spytaj. Przegiąłeś, Slater. Już tego nie odkręcisz. Z drogi. Smith Lambert, do mnie. Slater. Zobaczymy, jak sobie radzisz bez swoich kumpli. Lepiej tego nie rób. Nie? Bił mu nóż. Straż. Nie żyje. Idziemy. Staliśmy sobie spokojnie, a Slaterowi nagle odbiło. Następny świadek? Ja zdążyłem uciec. To komandos. Ci faceci to mordercy. Mamy szczęście, że żyjemy. Proszę wstać. Minimum 30 lat. Znalazłam ci 12 następców. Ten wydaje się najbardziej obiecujący. Dick Slater. Siedzi w więzieniu. Tak. Ale przejrzałam akta sprawy. Moim zdaniem wrobili go.
Mógł studiować na każdym uniwersytecie w kraju. Proponowali mu najdroższe stypendia, ale wstąpił do wojska. Ciekawe. Sprawdźmy go. Kim pani jest? Twoją przepustką na wolność. Otworzyć celę. Jak to nie możesz mi powiedzieć? Tak trudno to zrozumieć? Zaczekaj. Wyciągasz mnie z więzienia i to w dodatku bez eskorty, czym uraziłaś moją męską dumę. Mówisz, że poznam jakiegoś tajemniczego człowieka, ale nie chcesz podać żadnych szczegółów. A jednak doskonale rozumiesz. To ten facet, o którym mówiłaś? Nauczyciel? Profesor? Nieważne. To on wprowadzi mnie w szczegóły. Kim jesteś? Dość mam już takiego traktowania. Żądam odpowiedzi. Powtarzam. O co pytałeś? Człowiek prezydenta zadekretował to stanowisko Abraham Lincoln. Od tej pory każdy prezydent ma człowieka, który załatwia wszystko, co trzeba. Wszystko, co trzeba. Rozumiem. Nie przekraczając moralnych granic. To ściśle tajne stanowisko. Tylko mała grupa wie o jego istnieniu. Czyli Biały Dom zachowuje pełną dyskrecję. Zgadza się. Teraz to ty jesteś człowiekiem prezydenta? Tak. Chcesz przejść na emeryturę? Coś w tym stylu. Skąd wiesz, że nadaję się do tej roboty? Nie wiem. Na razie. Co to za miejsce? Nasza siłownia. Można tu uprawiać każdy sport. Najbardziej lubię bieg z przeszkodami. Ja nazywam to ścieżką zdrowia. To kiedy zaczynamy? Cieszę się, że wykazujesz taki zapał. Zobaczymy, jak długo się utrzyma. Zawsze jest taka sarkastyczna? Dziś ma akurat dobry dzień. Bardzo dobrze. Ale nie tak tu ćwiczymy. To znaczy? Pokażę ci. Wszystko jasne? Tak. We'll be right back.
Tak, właśnie ćwiczę. Spróbujmy jeszcze raz. Witam, generale Tran. Dziękuję, panie Santiago. Niezwykle mi miło. Ma pan pluton? Dziękuję. Mnie również miło. Nie zjadłeś broku? Nie lubię. Nie obchodzi mnie, że nie lubisz. Zjesz. George Bush nie je broku. Nie jesteś George'em Bushem. Jaki on jest? George Bush? Nie, prezydent Matthews. Jest dobrym człowiekiem? Nigdy go nie spotkałem. To ja jestem łączniczką z prezydentem. Gdyby jakaś misja się nie udała, nikt nie oskarży Białego Domu. Jedz brokuły. Nie tylko ciebie zmusza. W idealnych warunkach doszkolony komandos ma przewagę nad gorzej wyćwiczonym przeciwnikiem. Ale warunki nie zawsze są idealne. Jesteś zmęczony, głodny, bolą cię wszystkie mięśnie. Co wtedy? Musisz nauczyć się sztuki maksymalnej koncentracji. Ignorować wszystko, co nie dotyczy misji. Twój stan fizyczny, psychiczny. Swoją obawę o bezpieczeństwo, a nawet o życie. Nie istnieje nic poza misją. To urządzenie zaprojektowali najwięksi specy od informatyki. Umożliwia dostęp do sieci satelitarnej, służy jako supernowoczesne narzędzie łączności i pozwala przeglądać tajne dokumenty rządowe. Jakieś pytania? Tylko jedno. Zainstalowali tu pasjansa? Słuchaj uważnie. To telefon satelitarny wyposażony w urządzenie detonacyjne. Wtykujesz numer dostępu, a potem kod. Telefon zasilany jest miniaturową baterią nuklearną. A to co? Ładunek C7. C4 to przy tym mały pikuś. To głupie. Co? Nie będę walczył z Quay. Bez obrazy, ale jestem dobrze wyszkolony. Zasada numer jeden. Nie lekceważ przeciwnika. Kopnęła mnie. Zasada numer jeden. Kapuje. Walczcie. Kiedy zobaczysz przeciwnika, rzucaj. Chwila wahania może przesądzić o życiu bądź śmierci. Ucz się wykorzystywać rozpęd. Grunt to poświęcenie. Musisz iść na całość. Spróbuj jeszcze raz. Jak poznałaś Joshua? Znam go całe życie. Naprawdę? All your
Wychowałeś się w domu dziecka. A gdzie twoja rodzina? Nie wiem. Kiedy miałem 3 lata, rodzice porzucili mnie w kościele. Bez słowa wyjaśnienia. Jeśli chcesz, mogę ich znaleźć. Dzięki, ale... Może, pewnego dnia. A gdzie twoja rodzina? Joshua jest moją rodziną. Pytam o tę prawdziwą. Właśnie o tym mówię. Joshua to mój ojciec. Poznał moją matkę w Wietnamie. Zakochali się w sobie, wzięli ślub. Niedługo potem przyszłam na świat. Co z twoją matką? Została zamordowana. Zdradzona przez przyjaciela rodziny. Szach i mat. Nie cierpię tej gry. Tylko dlatego, że kiepsko ci idzie. Już jadę. Macie ją stamtąd wydostać. Załatwimy to, panie prezydencie. Wiem o tym. Dana, zwołaj zebranie w sprawie Indonezji. Nazywa się Courtney Lyons. Córka senatora? Zgadza się. Przed 3 miesiącami jej przyjaciółka namówiła ją na wstąpienie do sekty religijnej. 3 dni temu panna Lyons wysłała ojcu wiadomość. Chce odejść. A sekta jej nie wypuści. Przetrzymują siłą córkę senatora? Nie lepiej posłać tam Marines? A pamiętasz, co się stało z sektą Koresha? Rozumiem. Sekta nazywa się Wybrańcy. Ich przywódca to Douglas Weatherby. Jakim prawem Waszyngton dyktuje nam warunki? Jakim prawem politycy domagają się od nas daniny? Wilk puka do naszych drzwi, ale my nie wpuścimy go. Jesteśmy niezawisłym narodem. Będziemy walczyć na śmierć i życie o naszą wolność. Czy strażnicy pilnują, żeby nikt stamtąd nie wyszedł, czy żeby nikt nie wszedł? Jedno i drugie. To ona. Zadziała? Śrucina zawiera elementy radioaktywnego izotopu. Poczuje tylko drobne ukłucia, a my będziemy mogli śledzić jej ruchy. Czekamy do zmroku i wchodzimy. My? Sam powinienem się tym zająć. Dlaczego? To bułka z masłem. Uporam się z tym raz dwa. Żadna misja nie jest łatwa. Nie jesteś gotowy. Przekonajmy się. Tutaj rozstawione są straże. Zajdziesz ich od strony jeziora. Pierwszy raz widzę tak dokładne zdjęcia. Ściągamy je z sieci satelitarnej. Co to za sieć? Nasze oczy na orbicie. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, fotografują każdy centymetr naszej planety. To mikrofon bezkierunkowy, mów normalnie. Daj rękę. A to co? Radioaktywny izotop. Czerwona kropka to Courtney Lyons, niebieska to ty. Pamiętasz? Masz ją tylko uwolnić. Kapuje. W przyszłym tygodniu kongres ma rozpatrzyć ustawę antyterrorystyczną. To koniec. Kto ją wnosi pod obrady? Senator Lyons.
Sprowadźcie Courtney Lyons. Czas wysłać wiadomość jej ojcu. Pan Weatherby cię wzywa. Kim jesteś? Przyszedłem cię uwolnić. Musimy zabrać Katy. Mam uwolnić tylko ciebie. Bez niej się nie ruszę. To moja najlepsza przyjaciółka. Nie zostawię jej. Gdzie ona jest? Katy, uciekamy stąd. Nigdzie nie idę. Kim jesteś? Weatherby to wariat. Idziemy z nią albo bez niej. Nigdzie nie pójdę. Nie zostawię jej. Stój! Nie wiem, kim jesteś, ale popełniłeś wielki błąd. Kto cię przysłał? Nikt. Jestem ich kolegą. Zabieram je stąd. Nic z tego. Coś ty zrobił. Nie chciała bez niej odejść. Miałeś wykonać misję. Wiem. Przepraszam. Będę to musiał przemyśleć. Muszę z nim porozmawiać. Nie jest łatwym rozmówcą. Zrób to. Zawaliłem sprawę? Wcale tak nie uważam. Po prostu wiem. Kierowałem się instynktem. W tym właśnie problem. Zawsze kierujesz się instynktem. Uderzyłeś swojego dowódcę. Chodziło o moich ludzi. Miałeś inne możliwości. Jakie? Powiedz mi. Pomyśl. Zabiłeś współwięźnia. W obronie własnej. Znów dałeś się ponieść instynktowi. Co sugerujesz? To, że musisz kierować się czymś więcej niż instynktem. Na przykład rozumem. Może nie jestem wystarczająco dobry. Może. Dick strasznie się czuje. I słusznie. Naraził misję. Co teraz zrobisz? Nie wiem.
Szykujesz się do zimy, czy tylko trenujesz? Witaj, Joshua. Jedno i drugie. Co się stało? Możliwe, że wybrałem złego człowieka. Skąd ta myśl? Jest zadufany w sobie, uważa, że wszystko wie. A ty niby taki nie byłeś? Może trochę. Nawet bardzo. Ale wyrobiłeś się. Pamiętaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze, godnego następcę musisz sobie wychować. Nie skupiaj się na jego wadach, tylko na zaletach. A po drugie, jeśli nie robi wszystkiego tak jak ty, to wcale nie znaczy, że się nie nadaje. Jak poszła wizyta? Dobrze. Musimy porozmawiać. Pójdę sobie. To dotyczy nas wszystkich. Zawaliłeś sprawę, wiem. Pozwól mi skończyć. Zawaliłeś sprawę, ale ze szlachetnych pobudek. Popełnisz jeszcze wiele błędów. Ważne, żebyś umiał wyciągać z nich wnioski. Czyli nie zwalniasz mnie? Chciałbyś. Amerykanie nazywają to wojną z narkotykami, ale tak naprawdę walczą przeciwko nam. Zniszczyli naszą poprzednią bazę, ale tej nie znajdą. Myślą, że mogą nas bezkarnie ścigać, że nie weźmiemy odwetu. Dzięki panu, generale Tran, i pańskiemu Plutonowi przekonają się, jak bardzo się mylą. Teraz podwójne salto i przewrót. Właśnie je zrobiłem, ale teraz zawiążę ci oczy. On żartuje, prawda? Tak sądzisz? Tak się to robi. Idzie ci trochę lepiej. Lepiej. Osiemnaście sekund. Dobry jestem. Zgubić się ta pewność siebie. Nie brak mi umiejętności. Przechwałki. Tym razem na pewno cię pokonam. Czyżby? Przekonajmy się. Grasz nie fair. Gram, żeby wygrać. O czym myślałeś? O pociągnięciu za sznurek. Co cię powstrzymało? Ty. Właśnie. Czasami trzeba usunąć przeszkodę, zanim osiągnie się cel. Panowie, koniec zabawy.
Dr. Francis Anderson, światowej sławy fizyki, ekspert w dziedzinie taktycznej broni nuklearnej. Nie przyszedł wczoraj do pracy. Jego dom przeszukali ludzie z NSA. Doktor i jego żona oraz córki znikły bez śladu. Połączone siły NSA i FBI wszczęły zakrojone na szeroką skalę śledztwo, bez rezultatu. Uważają, że go porwano? Tak. Robią wszystko, żeby go znaleźć. Prezydent zwrócił się do nas o pomoc. Wychodzić. Co tu się dzieje? Kim pan jest? Pańskim nowym pracodawcą. Czego pan chce? 6 ładunków nuklearnych. Nasi wietnamscy przyjaciele dostarczą pluton, a pan wiedzę. Zobaczymy, czy Ameryka nadal będzie z nami walczyć, kiedy w metrze wybuchnie bomba atomowa. Nie pomogę wam. Wyjaśnijmy sobie jedno, doktorze. Pomoże nam pan. W przeciwnym razie pańska rodzina zginie. Wszyscy po kolei. Powoli. W męczarniach. Szach. Jestem coraz lepszy. To prawda. Ale... szachmat. Nie cierpię tej gry. Idzie ci coraz lepiej. Znaleźli doktora Andersona i jego rodzinę. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami wywiadu, przetrzymuje ich kartel Santiago z Kolumbii. Rozbiliśmy kiedyś ich bazę. Zbudowali nową w kolumbijskiej dżungli. Mamy namiary? Nie. Szefowie kartelów kontrolują ponad 60 tysięcy mil kwadratowych Kolumbii. Mają setki baz rozsianych na terenie całego kraju. Don Diego Santiago zawarł układ z grupą byłych wietnamskich oficerów pod dowództwem generała Vin Trana. Vin Tran, znasz go? Tak. To ten? Co zrobił? To on zabił moją matkę. Otwieraj. Wzbogacony pluton. Skąd to macie? Waszym informatorem jest niejaki Felipe Juarez. Będzie na was czekał tutaj jutro o 16. Dlaczego nam pomaga? Jego matkę, ojca, żonę i trójkę dzieci zabili ludzie Santiago. Rozumiem. Yes.
Ależ tu ciasno. Zaraz nie będziesz narzekał. Przygotować się do skoku. Nasz informator czeka o milę stąd. Santiago's men. No i po informatorze. Satelita fotografuje ten rejon co 15 minut. Kea mówiła, że w całym kraju są setki baz narkotykowych. To jak szukanie igły w stogu siana. Mam pomysł. Połączmy się z Kea. Potrzebne nam zdjęcia satelitarne. Masz współrzędne? 5:53, 7:05. Łączę się z satelitą. Czas? Zacznij od 16 i przewijaj do tyłu. To oni. Ludzie Santiago. Daj do tyłu. Zaznacz tego jeepa i sprawdź, skąd przyjechał.
Stop there. Zatrzymaj. Zoom in. Zbliżenie. Mamy. Współrzędne? 7,16, 77,2. To dokładnie w środku dżungli, 35 mil od Medellin. Odezwiemy się po zakończeniu misji. Powodzenia. Jak długo jeszcze? Nie wiem. To przestarzały sprzęt. Skończysz jutro o drugiej. To niemożliwe. Grunt to właściwa motywacja. Skończy pan jutro o drugiej. Chcę do domu. Wiem. Niedługo wrócimy. Kiedy? Wkrótce. Jak tylko tata skończy pracę. Chodź. Dokąd nas zabieracie? Wybierz którąś. O co panu chodzi? Wybierz tę, która pierwsza zginie. Nie zrobię tego. A zatem cię wyręczę. Jesteś dla nas zbyt cenny. Na razie. Może porozmawiaj z tatusiem. Bo jeśli nie weźmie się do pracy, jutro będę musiał cię zabić. Już świta. Jak daleko jeszcze? 6 mil. Pójdziemy pieszo. Już czas. Prawie skończyłem. Gdybym nie dotrzymał słowa, okryłbym się hańbą. Błagam. Dostaniecie bombę, dajcie mi tylko trochę czasu. Zgoda. Ale najpierw zginie pańska córka.
Nie oddam wam córki. Mamusiu. Kto to zrobił? Nie wiem. Kto? Pokaż się. Natychmiast. Wychodź, bo wszystkich zabiję. Tam jest. Kim jesteś? Kim jesteś? I tak mi wszystko wyśpiewasz. Po co chcesz cierpieć? Taką mam naturę. Zawołaj nas, jak zrobi się rozmowniejszy. Dobra robota. Przyglądałeś się? Tak. Zajmij się rodziną doktora, ja muszę coś załatwić. Tran. Joshua McCord. Twarda z ciebie sztuka. Dlaczego to zrobiłeś? Dla 200 tysięcy dolarów. Tyle dawali Wietnamczycy za twoją głowę. Dlaczego moja żona? Dlaczego Lee? Nie mogłem zostawić świadków. Jestem po waszej stronie. Kim pan jest? Mam was stąd zabrać. Trzymajcie się mnie. Zaczekajcie, zaraz wracam. Zastanawiałem się, co będzie, jak znów się spotkamy. Przekonajmy się. Chodźcie, przenosimy się do nowej bazy. Gdzie straże? Nie wiem. Thank you.
To on? Tak. Dzwoń do Quay. Jesteście już bezpieczni. Wpisałeś się, Dick. Dzięki. Miałem dobrego nauczyciela. Chodźmy. Proszę. Panie prezydencie, właśnie otrzymaliśmy wiadomość. Doktor Anderson i jego rodzina są bezpieczni. Dzięki Bogu. Co to? Twoje akta? Czyste jak łza. Co to oznacza? Możesz robić, co tylko zechcesz. Co tylko zechcę. Jakie masz plany? Chcę zostać człowiekiem prezydenta. Jesteśmy nad celem. Uwaga!